No i tak to rozpoczęliśmy. Pierwszy cykl wieczorów muzyki organowej i kameralnej u świętej Elżbiety w Cieszynie. Cieszymy się bardzo, że tak licznie się zgromadziliście, drodzy Państwo. Rozpoczęliśmy, już sobie patrzę, rozpoczęliśmy dzisiejszy koncert utworem Widerman, Marsz z typu Händla. Jest to, był to utwór czeskiego kompozytora, żyjącego pod koniec XX wieku. Oczywiście dzisiaj w naszym parafii przeżywamy odpust, więc to jest jedna z uroczystości w naszej parafii. Jest jeszcze druga, ale to sprawdzę trochę potem. Więc tak, dziś przed Państwem wystąpi mój były nauczyciel, czyli bardzo cieszę, że się zgodził też, świetny pedagog, osoba zasiadająca w komisji publicznej naszej diecezji, pan Paweł Muzelko. Wielkie brawa. Już na wstępie zaznaczę Państwu, że będziemy się spotykać na takich wieczorach na pewno do czerwca. I to będzie zawsze trzecia niedziela miesiąca o godzinie 19. Dzięki życzliwości naszego księdza proboszcza, który podjął tę inicjatywę i współorganizuje z nami te koncerty. Więc dziękujemy bardzo. A więc teraz pokrótce parę słów o naszym dzisiejszym wykonawcy. Paweł Zelina, organista, pianista, kameralista i pedagog. W 1999 roku ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Cieszynie w dwóch specjalnościach. W klasie fortepianu pana Janusza Zelimana oraz w klasie organów pani Bogumiły Dunikowskiej. Jest absolwentem Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie organów profesora Juliana Gębalskiego i Zygmunta Antonika. Odbył szereg warsztatów, kursów mistrzowskich i lekcji otwartych z zakresu gry i improwizacji organowej oraz wykonawstwa muzyki darnej w Polsce, za granicą, w wielu krajach. W latach 1995 do 2008 był organistą Kościoła Świętego Jana Nepomucena w Brennej Leśnicy. Był również pomysłodawcą i koordynatorem społecznej akcji Organy dla Brennej Leśnicy. W ramach akcji zebrano fundusze, które pozwoliły tej niewielkiej parafii na zakup wysokiej klasy organów piszczałkowych. Od 2008 roku pełni funkcję organisty Kościoła Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Pogórzu. Jest nauczycielem Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Cieszynie oraz Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie prowadzi klasy organów. Kierownik artystyczny festiwalu Wieczorze Muzycznej w Leśnicy oraz Wieczorze Muzyki Organowej i Kameralnej w Pogórzu. Pomysłodawca i kierownik artystyczny Cieszyńskiego Maratonu Bachowskiego, imprezy organowe o zasięgu ogólnopolskim. Jest członkiem diecezjalnej komisji muzyki sakralnej diecezji bielsko-żywieckiej. Ma na swoim koncie już 9 wydanych płyt, w tym 6 z solową muzyką organową. Współpracuje jako akompaniator między innymi z chórem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, akademickim chórem Politechniki Śląskiej, chórem Echo z Zebrzydowskiej. W 2016 roku został odznaczony srebrną odznaką honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za działalność na rzecz amatorskiego ruchu chóralnego. W 2019 roku oznaczony srebrną oznaką honorową za zasługi dla województwa śląskiego. Koncertuje jako solista i kameralista w kraju i za granicą. Wielka Brytania, Norwegia, Austria i wiele, wiele innych. Więc oto taki skromny, chociaż z bardzo bogatym doświadczeniem człowiek przy Pani nastąpi. Więc przechodzimy dalej. Przenosimy się do krainy północno-niemieckiego baroku. Dietrich Buxtehude urodził się w 1637 roku. Buxtehude, o dziwie, miał wpływ na twórczość Jana Sebastiana Bacha. I oto przed Państwem preludium pierwsze. Podniosły uroczysty utwór ze znakomitym solem pedałowym, czyli popisowym fragmentem utworu, granym samymi nogami na początku. Zapraszam do wysłuchania.
pozostajemy w tej barwnej epoce baroku i przychodzimy do wspomnianego już Jana Sebastiana Bacha. Urodził się w 1685 roku. Jeden z najbardziej rozpoznawanych kompozytorów muzyki organowej. Przed nami utwór uznany za jeden z najpiękniejszych chorałów Bacha. Jan Sebastian Bach, preludium chorałowe na temat pieśni Liebster Jesus wir sind hier. Dzieło 731. Thank you.
Lord Peters urodził się w 1903 roku, zmarł w 1986. Usłyszymy utwór jego autorstwa w formie klasycznej tokaty, tokata dedy. Thank you.
jedna z najstarszych form ekspresji muzycznej. Polega ona w pewnym uproszczeniu na tym, iż improwizowany utwór jest tu i teraz komponowany. Na bieżąco, na żywo, bez wcześniejszego zapisywania dzieła. Innymi słowy, improwizator to osoba, która jednocześnie komponuje i w tym samym czasie wykonuje swój utwór. Jest to utwór, który usłyszymy jednorazowo, ponieważ każde jego późniejsze odtworzenie nigdy nie będzie już takie samo. Improwizacja może być oparta o pewne tematy czy formy muzyczne. I tak podczas dzisiejszego koncertu usłyszymy tryptyk Moniuszkowski, czyli improwizację trzyczęściową opartą o tematy z utworów Stanisława Moniuszki, wielkiego polskiego kompozytora, twórcy polskiej opery narodowej, ale też organisty, którego 200-lecie urodzin właśnie obchodzimy. Paweł Zelika przedstawi nam w pierwszej części tryptyku. Będzie to tokata w stylu romantycznym, oparta o melodię znanej pieśni Trząśniczka. Część druga to spokojne nastrojowe andante, również w stylu romantycznym, oparte o tematy arii z Kołuby, Ten zegar stary z opery Straszny Dróg. Finałową częścią tryptyku Moniuszkowskiego będzie marsz symfoniczny, oparty o melodię pieśni Ojczyzny z Boże Panie. Zapewne nie wszyscy wiemy, że to właśnie Stanisław Moniuszko jest autorem tej popularnej pieśni kościelnej. Posłuchajmy przed Państwem Paweł Zelika i improwizowany tryptyk Moniuszkowski. Thank you.
kojarzymy Feliksa Mendelssohna z Marszem Weselnym, ale warto wiedzieć, że oryginalnie jest to utwór orkiestrowy z poematu Sen nocy letniej, który dużo później doczekał się organowej transkrypcji. Natomiast nie wszyscy wiedzą, że Mendelssohn napisał też utwory na organy solo. To m.in. 6 sonat organowych oraz 3 preludia i fugi. Dzisiaj usłyszymy 3 części z drugiej sonaty organowej C-moll. Będą to początkowe grave, następnie nastrojowe adagio oraz podniosłe allegro maestoso. Posłuchaj za kontuarem Paweł Zeligman. Thank you.
już powoli zbliżamy się do końca. Przedostatnim utworem dzisiejszego koncertu będzie wirtuozowska tokata Hamol francuskiego kompozytora z przełomu XIX i XX wieku, Eugeniusza Gigot. Utwór ten pokazuje nie tylko możliwości techniczne wykonawcy, ale też piękno różnych zestawów głosów naszego instrumentu przy kontuarze organów Paweł Zelina.
16, bo tam długa droga jest.
Ja się cieszę. Mam nadzieję, że mówię, do zobaczenia 15. Dobrej nocy.